Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Zapewne nieraz słyszeliście bądź spotkaliście się z tego typu tekstami: nie no, weź no, sprzedaj tego grata, co będziesz tym gratem jeździł, non stop pieniądze ładujesz w ten samochód, kup sobie nowy samochód, to przynajmniej odpoczniesz od serwisów i awarii. Sporo racji w tym jest, nazywajmy rzeczy po imieniu. Oczywiście pod warunkiem, że mamy pieniądze na zakup nowego samochodu, ale właśnie, czy nowe auta są takie idealne? Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o różnych testach ADAC, jak tam się psują 3-5-letnie samochody, a wręcz odwrotnie. Porozmawiajmy sobie o autach nowych bądź prawie nowych i zwróćmy uwagę na to, jakie mają największe bolączki. Nie tyle serwisowe, ale jakie usterki wychodzą, gdy te samochody wyjeżdżają z fabryki. Chcę się tylko i wyłącznie skupić na styczniu 2023 roku, bo to właśnie w tym miesiącu producenci samochodów sprzedawanych w Europie ogłosili 22 akcje serwisowe. Te akcje serwisowe to nie tyle, że po cichu ktoś coś zrobi, na zasadzie nikt się nie zorientuje, przy wymianie oleju coś wymienią, bo pewnie by na grube miliony popłynęli. Te akcje serwisowe muszą być zgłaszane do UOKiK-u z dokładnym wyjaśnieniem. Więc dzisiaj sobie poczytamy te wyjaśnienia. Zobaczmy, co się w nowych autach psuje. To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, strony, którą zapewne dobrze znacie, strony, gdzie możemy sprawdzić historię auta, które na przykład chcemy kupić, i to w bardzo prosty sposób. Wchodząc w link poniżej, będziemy przekierowani na stronę Car Vertical, wpisujemy numer nadwozia auta, które nas interesuje, wybieramy, czy chcemy kupić jeden raport, czy na przykład dwa w lepszej cenie, następnie by cena była jeszcze lepsza. Wpisujemy kod MOTODORADCA, bo otrzymać dodatkowe 10% rabatu. I po płatności możemy przejrzeć raport i to, co nas interesuje, jak pochodzenie auta, bazę kradzieżową, zanotowane przebiegi, jak również kolizje, i to często z fotodokumentacją, jak również z datą zdarzenia. Nic się nie ukryje. Szczególnie teraz warto sprawdzać i kontrolować auta, bo jakby nie patrzeć, aut używanych na rynku jest zdecydowanie mniej, przez co ich historie bywają nieraz bardzo mroczne. Nie dajmy się naciąć na takie samochody. Od razu uprzedzę, bo tych wszystkich akcji serwisowych, które pojawiły się w styczniu, podanych przez UOKiK, było 22. Nie będę wam wszystkich przedstawiał, bo prawda jest taka, że część się dubluje, bo na przykład jeden koncern jest multikoncernem, więc to, że coś się dzieje w Peugeocie, to od razu też automatycznie dzieje się w Oplu i w innych markach, tym bardziej, że te auta bardzo często wyjeżdżają z jednej fabryki. Część była takich tyle, o ile wybrałem takie najciekawsze smaczki. Zacznijmy od pierwszego. Hyundai Ioniq 5. W samochodach marki Hyundai Ioniq 5 EV, czyli auto elektryczne wyprodukowane w Korei Południowej od 5 lipca 2022 do 19 listopada 2022, na naklejce z numerem VIN mogą znajdować się nieprawidłowe dane masy pojazdu. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 47 pojazdów. Czyli zapewne wszystkie. Jestem ciekaw, w jaki sposób te auta były zarejestrowane. I jakby policjant był natarczywy podczas kontroli drogowej, sobie porównywał z cepikiem i z tym, co na naklejce, w sumie też mógłby problem jakiś zrobić. Idziemy dalej. Kia Sportage. W egzemplarzach Kia Sportage wyprodukowanych w Słowacji od 15 maja 2013 do 17 listopada 2015, czyli producent musi i tak opublikować wady fabryczne wykryte nawet w starszych samochodach, może wystąpić zwarcie wewnętrzne skrzynki z bezpiecznikami powodujące ryzyko pożaru w komorze silnikowej pojazdu. Akcją na rynku polskim objętych jest 11 189 pojazdów i ich właściciele zostaną powiadomieni o konieczności umówienia wizyty w ASO KIA w celu wymiany wadliwych elementów. To już jest gruba akcja, taka na czerwono, i zapewne wszyscy już listy polecone dostali, ale rozmawiamy o ponad 11 tysiącach sztuk samochodów. Następnie, trochę po czesku, Skoda Fabia. W samochodach marki Skoda Fabia typ 5J wyprodukowanych w Czechach między lutym a marcem 2021 środkowa część ramy oparcia tylnego siedzenia może wykazywać zmniejszoną wytrzymałość spoin. W razie wypadku tylny pas bezpieczeństwa może nie zadziałać prawidłowo. Akcją objętych jest 96 pojazdów. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ktoś to źle zespawał i w momencie wypadku spaw nie wytrzyma i pas odpuści. Tylko to jest tak bardzo grzecznie i cudownie, urokliwie ubrane w słowa. Idziemy dalej. Opel Mokka Corsa Combo. W samochodach marki Opel modele Mokka Corsa Combo wyposażonych w akumulator wysokiego napięcia może wystąpić błąd kalibracji oprogramowania sterownika ECU akumulatora trakcyjnego.
Jezus, brzmi jakbyśmy jakimś tramwajem jeździli. W konsekwencji może dojść do błędnego odczytu napięcia ogniw lub temperatury akumulatora, co może skutkować wyłączenie silnika podczas jazdy. Akcją objętych jest 110 pojazdów, a dodatkowo 18 Citroenów i 86 Peugeotów. To może teraz coś spod gwiazdy. Mamy Mercedesa Sprinter. Sprinter blokada. W Mercedesach Sprinter typ 907 wyprodukowanych w Niemczech element systemu blokady parkowania mógł zużyć się w nietypowy sposób, co rodzi ryzyko niewłaściwego działania blokady, a tym samym stoczenia się auta z pozycji parkingowej. Akcją objętych jest 9755 pojazdów w Polsce i ich właściciele zostaną wezwani na aktualizację oprogramowania różnych modułów sterujących. No nie mamy już tam mechanicznego hebla, czyli prawdopodobnie elektronika odpuszcza. Znając życie, coś w iluś autach się przytrafiło, więc trzeba było pójść za ciosem. No to teraz idziemy do koncernu Volkswagena. Porozmawiamy sobie o T-Crossie. Informuję UOKiK. W samochodach marki Volkswagen T-Cross typ C1 wyprodukowanych w Hiszpanii między 9 września 2020 rok a 2 lipca 2021 może dojść do nieprawidłowego działania lampki kontrolnej w zestawie wskaźników oraz ostrzeżenia akustycznego. Gdy kierowca zapnie swój pas bezpieczeństwa wcześniej niż pasażer podróżujący na tylnej kanapie, oprogramowanie nie sprawdzi wówczas, czy pasażer faktycznie zapiął pas. Akcją objętych jest 266 pojazdów z polskiego rynku. Tak się zastanawiam, czy to też nie jest usterka na czerwono, bo jeżeli dane auto nie wykryje poprzez chociażby ten brzęczek czy sygnał akustyczno-wizualny tego, czy pas jest zapięty czy nie, no to też rozmawiamy o tym, czy w razie czego zadziała poduszka, czy nie zadziała, czy zadziała napinacz pasów, czy on nie zadziała, więc zapewne część tych właścicieli niech czym prędzej uda się do serwisu, pewnie już jest o tym poinformowana. Idziemy teraz po francusku, powiedzmy sobie szczerze, chociaż dołożymy też trochę to dodatkowo. Samochody marki Citroën, modele Space, Tourer i Jumpy czwartej generacji, które zostały wyprodukowane z niewłaściwym owodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika AdBlue, czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej SCR. W warunkach bardzo niskiej temperatury może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. Problem może dotyczyć 54 samochodów z polskiego rynku. Ale to nie tak wszystko. Na koniec, bo tą samą akcją po koleżeńsku objętych jest 179 Opli i 98 Peugeotów. Z jednej strony banalna rzecz, dla nas można powiedzieć, że niezauważalna, ale zapewne któreś auto na pomiarach emisji spalin. Okazało się, że tam się dzieje coś nie tak względem tego, co przekazywał producent, że podczas testów WLTP wyglądało tak, a teraz wygląda to troszeczkę inaczej. No i o co chodzi? Zapewne będzie trzeba przeprogramować całe urządzenie. Dalej, kurczę, znowu Volkswagen. Volkswagen T7 Multivan, ale bardzo ciekawa rzecz. W samochodach marki Volkswagen T7 Multivan typ ST wyprodukowanych w Niemczech między lipcem 2020 a czerwcem 2022, czyli szeroko, zatrzaski mocujące poduszkę bezpieczeństwa głowy mogły zostać nieprawidłowo zamocowane, co może mieć wpływ na jej działanie ochronne. Ponadto wiązka przewodów w obszarze poduszki zostały nieprawidłowo ułożone, co może prowadzić do niewłaściwego działania różnych odbiorników elektrycznych lub systemów, na przykład poduszki bezpieczeństwa głowy, asystenta zmiany toru jazdy, magistrali CAN, systemu komfort, i skutkować unieruchomieniem pojazdu lub pożarem. Akcja dotyczy 235 samochodów, do których zapewne właścicieli listy zostały wezwane. Też obstawiam, że jest to akcja mocno na czerwono. No, umówmy się szczerze, każda z tych awarii może być niezwykle niebezpieczna, tym bardziej, że co po niektóre mogą doprowadzić nawet do pożaru. A, i na sam koniec też Volkswagen. Kurczę, przepraszam Was serdecznie, ale widać większość dotyczy w tym miesiącu grupy Waga. Volkswagen Grand California, osłona okna dachowego. W samochodach marki Volkswagen Grand California typ SC wyprodukowanych w Niemczech między 6 grudnia 2019 roku a 9 kwietnia 2021 roku może dojść do poluzowania osłony okna dachowego. Pęd powietrza przy dużych prędkościach może doprowadzić do odłączenia się osłony od samochodu, co grozi wypadkiem. Kampanią naprawczą objętych w Polsce jest 55 pojazdów. Sam jestem w szoku, że aż tyle aut było sprzedanych. Dzisiaj
Starałem się wam przedstawić takie najciekawsze smaczki, żeby też pokazać, że to nie jest tak, że na zasadzie kup nowe auto, nic ci się dziać nie będzie. Ja wiem, że zaraz drugi głos powie, no ale od tego masz gwarancję, niczym przejmować się nie musisz. Ale tu w tych niektórych sytuacjach, zapewne na dzień, dwa czy trzy, trzeba będzie samochody zostawić w ASO. I to też nie jest tak, że nie wiem, cewka się uszkodzi w samochodzie i w teorii, jak mamy więcej cylindrów, bez problemu będziemy mogli jechać, tylko tutaj rozmawiamy o naprawdę krytycznych usterkach, oczywiście bardzo pięknie ubranych w słowach, to jest takie wszystko grzeczne, delikatne, takie trochę masłem maślane, ale w wielu sytuacjach mówimy o jakimś nieprawidłowym działaniu poduszki, że skrzynka bezpieczników źle zabezpieczona, że wskazania, też było kilka akcji dotyczących tego, że auta elektryczne mają złe wskazania, jeżeli chodzi o stan baterii, no ale to powiedzmy, to jest akurat jakiś detal, ale te rzeczy, które wam dzisiaj przedstawiłem, no tak bym się trzy razy zastanowił, czy aby na pewno jest to bezpieczne, więc jeżeli ktokolwiek z was ma któryś z tych samochodów, zapewne dostał już list i warto byłoby się udać do ASO. Ja pamiętam, podobną akcję serwisową miałem z Volvo w zeszłym roku, gdzie tam chodziło o jakieś mocowanie pasa bezpieczeństwa kierowcy i też to było wymieniane na gwarancji. W zeszłym roku też w grudniu miałem akcję serwisową z GR Yarisem. O jakąś tam pierdółkę chodziło, ale okazało się, że akurat w moim aucie tego wymieniać nie trzeba, ale też list do domu przyszedł. I chyba największą akcję, którą miałem, to miałem z moją BMW 6, gdzie chodziło wtedy o wymianę, jak dobrze pamiętam, EGR-u, bo w BMW-kach z 3-litrowym dieslem i w niektórych 2-litrówkach dochodziło do pożarów. U mnie zostało to wymienione i prawda jest taka, że EGR po roku powiedział kaput, Waldku, ten nowy. Ten wymieniony, więc nie wiem, czy producenci na szybko go konstruowali, czy podwykonawcy, czy o co chodziło, więc chyba nie do końca to było tak, jak należy, ale uczulam was na to, bo widać, tych akcji jest bardzo dużo, więc to nie jest tak, że to co nowsze zawsze jest najlepsze. Na pewno będzie w jakiś tam sposób lepsze, ale też nie będzie pozbawione wad. Więc celowo dzisiaj tak trochę z drugiej strony. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!